Na tym nagraniu zademonstruję ćwiczenie należące do pierwszego etapu terapii głębokich zginaczy odcinka szyjnego. Cześć! Z tej strony Marcin Grześkowiak, fizjoterapeuta ortopedyczny i sportowy. Terapia głębokich mięśni zginających odcinek szyjny dotyczy większości pacjentów zgłaszających szyjno-pochodne bóle głowy, a także bóle odcinka szyjnego z lub bez współistniejącego promieniowania do kończyny górnej. O konieczności zastosowania terapii wspomnianych mięśni wskazuje również protrakcyjne ustawienie głowy, a także nieprawidłowe wyniki takich testów funkcjonalnych jak test zgięcia głowowo-szyjnego oraz testy wytrzymałości dla zginaczy i prostowników szyi. Etap pierwszy terapii obejmuje ćwiczenie, którego celem jest nauka świadomej aktywacji głębokich zginaczy odcinka szyjnego bez współskurczu powierzchownych mięśni odcinka szyjnego. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie, pacjent powinien przyjąć pozycję leżenia tyłem, z nogami zgiętymi w kolanach i stopami opartymi o podłoże. Głowa powinna być ustawiona na wprost sufitu z zachowaniem linii przebiegającej pomiędzy uszami oraz barkami. Jeżeli występuje zbyt duże zgięcie i kifotyzacja w obrębie odcinka piersiowego, może okazać się konieczne podłożenie większej poduszki pod głowę. Ćwiczenie polega na wykonywaniu powtarzanych ruchów zginania w górnym odcinku szyjnym na wzór ruchu przytakiwania. A więc podczas tej czynności pacjent będzie miał za zadanie przybliżać brodę do krtani z jednoczesnym przetaczaniem potylicy po podłożu, ale bez jej odrywania. Podczas skierowania brody do krtani pacjent powinien jednocześnie zaznaczyć spojrzenie wzdłuż ciała w stronę nóg. Ruch ten powinien przebiegać bez napinania powierzchownych zginaczy odcinka szyjnego, takich jak mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy czy też mięśnie pochyłe. Jak widać, ćwiczenie jest bardzo łatwe i mało obciążające kręgosłup szyjny. Dlatego pojawienie się jakichkolwiek niekorzystnych dolegliwości w trakcie jego wykonywania lub po jego zakończeniu jest bardzo mało prawdopodobne. Gdyby się jednak tak zdarzyło, należy przestać wykonywać to ćwiczenie i omówić jego rezultaty z prowadzącym fizjoterapeutą. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę, zostaw kciuka w górze, zasubskrybuj mój kanał i czekaj na kolejne fizjoporady. Cześć!